Darek, no bardzo fajny prezent sprawiliście kibicom pod choinkę. No chyba jeden z najlepszych meczy, jaki zagraliście obok, oprócz Turowa. Pokonanie Kingów taką różnicą no budzi szacunek. Tak, rzeczywiście chyba ofensywnie zdecydowanie najlepsze spotkanie. Troszkę daliśmy się ponieść tej koszykówce szybkiej, jaką preferuje King Szczecin. Ale jednak chyba nam odpowiada takie tempo gry, no bo 98 punktów zdobytych, no i niezła obrona, chyba 70 ile? Dwa? Dwa. 72 bodajże, tak. A 70. Więc generalnie ofensywnie rewelacja, defensywnie super, więc nie ma co mówić. Tak naprawdę każdy dołożył cegiełkę, rewelacyjny mecz Chrisa, świetna pierwsza kwarta Karima. Super zmiana Brenia, tutaj można było każdego z osobna wymieniać, także na pewno zasłużyliśmy na to zwycięstwo i fajnie, że ten rok 2016 kończymy zwycięstwem. Darek, ten rok był wyjątkowy, prawda? Bo wreszcie po tylu latach gry w Krośnie awans do Ekstraklasy. No pierwsze mecze w PLK, no pierwszy mecz takie trochę śliwki robaczywki, ale później już było naprawdę dobrze. Bilans dodatni, po 13 meczach 7 zwycięstw, 6 porażek. No, jako kapitan jesteś chyba zadowolony, bo trudno się czuć. Jestem bardzo zadowolony, to na 100% mogę powiedzieć i stwierdzić. Rzeczywiście, może ten pierwszy mecz z Rosą, taki dosyć niefortunny. Tak naprawdę wchodziliśmy w ten klimat ekstraklasowy. Jeszcze to był mecz o dziwnej porze, bo to był mecz telewizyjny. Tak naprawdę presja generalnie nie była na nas nałożona jakoś, ale sami sprawiliśmy, że tak naprawdę ta presja się pojawiła. Później już było zdecydowanie lepiej, tak. Zwycięstwo na wyjeździe z Asseco, świetne mecze u siebie, szczególnie z Gorzecem, z Turowem. Także na pewno ten bilans 7-6, każdy kibic, działacz, czy nawet zawodnik miasta Szkła brałby w ciemno. Także na pewno jesteśmy zadowoleni, wiadomo. Szkoda niektórych meczy, mogło być lepiej, ale na chwilę obecną jesteśmy bardzo zadowoleni i wkraczamy w ten rok 2017 z pełnym optymizmem. Darek, macie dzięki temu, że udało się przełożyć spotkanie, macie wolne święta. Wracacie w czwartek chyba, tak? Do treningów. No i co? I mecz następny dopiero 8 stycznia, więc czeka Was dzisiaj nieciężkie trenowanie. Tak, rzeczywiście. No, to jest fajnie, że będziemy mogli odpocząć i spędzić ten świąteczny czas z rodzinami. Bo wiadomo, jeżeli byśmy grali normalnie, chyba 29 miał być ten mecz, no to niestety świąt by w tym roku nie było. Ale no, tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni, to jest taki zawód, że nawet jak w święta wypadnie mecz, no to cóż, no, trzeba będzie przyjść i grać. Natomiast fajnie się złożyło, bardzo fajna inicjatywa. Myślę, że chłopaki po tym okresie tych 13 gier odpoczną trochę od koszykówki, troszkę odpoczniemy od siebie. No i tak jak mówię, troszkę te akumulatory podładujemy i wystartujemy z jeszcze większą pompą, mam nadzieję, w nowym roku. Darek, te święta w Gorlicach na pewno, tak? Oczywiście, ja tak naprawdę co roku spędzam święta podobnie w domu, z rodziną, także i w tym roku nic się wiele tutaj nie zmieni. Najlepsze życzenia dla żony, dla córki, dla syna. Dziękuję serdecznie.